Miałem tylko te pieniądze, które miały być na studia. Przeszacowałem troszeczkę też remont. Pierwszą okazję zarezerwowałem już na siebie, tak jak uczyłeś, i w tym momencie wybuchła wojna. Największy taki zysk to było 107 tysięcy. To mieszkanie przez 5 lat stało puste, było jakieś okno drewniane i gołębie zrobiły sobie tam gołębni. Planuję zarobić w przyszłym roku 1 000 000 zł. Biznes Rider. Daniel Siniec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Grabowski. Piąteczka. Cześć. Poznałem Mateusza 3 lata temu, kiedy miał 22 lata i przyjechał do mnie na warsztaty zrobienia flipów. I od tamtej pory, czyli od 3 lat, tak, nie zrobić. Mateusz zrobił 17 flipów w małym mieście, w Gorzowie Wielkopolskim. I Mateusz, zanim się zajmował flipami, pracował w Niemczech na magazynie. I Mateusz, dlaczego się zdecydowałeś wjechać w ogóle do Niemiec, jako młody chłopak? Do Niemiec zdecydowałem się wyjechać z tego względu, że chciałem zarobić trochę więcej pieniędzy, odłożyć na studia. No i planowałem wrócić i iść na studia, aczkolwiek no, po drodze plany się zmieniły. Zauważyłem Twój kanał, praca na etacie nie zawsze mi odpowiadała, nie lubię też słuchać się innych osób. Dlatego no, szukałem jakiegoś dla mnie drogi po prostu. No i trafiłem na Twój kanał, przeczytałem Twoje książki, no i padła decyzja, że wracamy, no na razie odkładamy te studia na bok. Wracamy, czyli z dziewczyną, tak? Byłem z dziewczyną, tak. Ja wróciłem pierwszy, ona jeszcze trochę została. Tam ją poznałeś, czy poznałeś się w Polsce? Nie, poznaliśmy się dużo wcześniej, także... Już i razem pojechaliście, tak? Razem pojechaliśmy, ona też miała iść na studia, dlatego mieliśmy razem zarobić, odłożyć trochę pieniędzy i wrócić. Okej, okay. I byłeś w 2021 roku, tak? W połowie roku? Tak, na szkoleniu. Okej. Okay. No i jakby... Powiedz mi, czy miałeś obawy jako młoda osoba, żeby zająć się tym biznesem? No bo przyjechałeś z Niemiec, pracowałeś na magazynie i nagle inwestowałeś w nieruchomości? Tak, no miałem mnóstwo obaw. Takie główne dwie, no to, że jestem młody i dwa, że nie mam kapitału, no i nikt doświadczony, no nie pożyczy mi takich pieniędzy po prostu. To były takie dwie największe obawy. Trzecia, to już taka trochę z dalszego planu, ale no kompletnie nie znałem się na remontach, na wykończeniówce, na tym, no nie miałem w ogóle z tym styczności nigdy, nie? To były takie trzy największe obawy. Okej, okay, a miałeś jakieś takie osoby, które Cię wspierały, jakby Cię pchały się do przodu, czy że raczej... To dopiero później. Oprócz mojej dziewczyny, no na tym momencie nie miałem nikogo. Dopiero gdzieś tam później zacząłem poznawać tych ludzi, między innymi na Invest Meetingach, które organizujesz. Okay. No i teraz mam kilka takich osób, które gdzieś tam mi pomagają w różnych kwestiach, czy od remontów, czy jakichś tam technicznych innych rzeczy. Okej, okay. Bo Gorzów Wielkopolski to jest nieduże miasto. Ile mieszkańców? Niecałe 130 tysięcy mieszkańców. Okej. To już też nie takie małe, prawda? I ciężko się tam robi flipy? Z mojej perspektywy nie, aczkolwiek no to każde miasto ma jakieś inne reguły, ale nie uważam, żeby to było mega ciężko, na pewno tak jak w Warszawie. Okej. Okay. Powiedz mi, taki najcięższy flip, który miałeś? Najcięższy flip pod względem, to może chyba ten pierwszy, bo w sumie wyszły wszystkie możliwe jakieś pomyłki, błędy, może takie drobne. Przeszacowałem troszeczkę też remont, aczkolwiek zmieścił się w budżecie, bo działałem... Ile kosztował? Remont? 80 kilka tysięcy tam mnie wyszło. Ale to kamienica była, tak? Czy... Nie, to była wielka płyta, 60 metrów, ale już łącznie z kuchnią, ze wszystkim na gotowo. Okej, okay. I ile na nim zrobiłeś? 84 tysiące z inwestorem do podziału zarobiłem. Okej, okay. I czy w ogóle miałeś pieniądze na start, czy...? Nie, miałem tylko te pieniądze, które miały być na studia, to postanowiłem, że zostawię je sobie po prostu jako taka poduszka, zanim się rozpędzę w tych flipach. Czy ile? Niecałe 100 tysięcy, może 80 tysięcy takiego zabezpieczenia miałem. W spółkę, jak gdy założyłem spółkę, włożyłem tam tylko 5 tysięcy i od tamtego momentu nie wkładałem tam swoich pieniędzy. Czyli totalnie bez pieniędzy to zrobiłeś, tak? Tak. Okej, czyli podejrzewam, że miałeś inwestorów. Tak, miałem inwestorów. Okej, i skąd tych inwestorów wziąłeś? Jednego inwestora to gdzieś kolega mnie skojarzył z nim. Dwa pierwsze flipy zrobiliśmy razem. Nie widziałem go na oczy, zrobiliśmy to 100% zdalnie. Do dzisiaj nie wiem, jak wygląda. Później poznałem drugiego inwestora właśnie na Invest Meetingu. Zrobiliśmy razem 5 czy 6 flipów. Teraz się kolegujemy, też mi gdzieś tam pomaga, bo jest bardziej doświadczony. Okej, okay, i on też to robi, tak? Jakby też tak, się... tak, on też flipuje. Okej. Okay. I nie mieli żadnych obiekcji, że jesteś młody, że niedoświadczony, że nie mogą ci nie zaufać, tak? Mówisz o inwestorach. Tak, o inwestorach.
To znaczy na początku było ogólnie ciężko z tego względu, że pierwszą okazję zarezerwowałem już na siebie, tak jak uczyłeś. Dopiero zacząłem szukać inwestora i w tym momencie wybuchła wojna. I dużo inwestorów, którzy wcześniej mi mówili, że tak, tak, jak będziesz miał coś ciekawego, odzywaj się, no to stwierdzili, że wybuchła wojna, nie wiadomo co będzie, więc oni na razie się wstrzymują. No i tutaj no było dość ciężko, aczkolwiek przekonałem inwestora liczbami. Liczbami tym, tak jak uczyłeś, to wszystkie informacje, dane przedstawiłem po prostu i on gdzieś nie opierał się na moim zaufaniu, tylko na tym, co mu przedstawiłem. I to był właśnie ten inwestor, z którym dzisiaj działasz, tak? Nie, nie, to był inwestor, którego w ogóle nie spotkałem, ten, który zrobiliśmy dwa wspólne flipy. Okej, okay. A ile zarobiłeś najwięcej na jednej flipie? Największy taki zysk to było 107 tysięcy z dość małego kapitału zaangażowanego. Okay. I co to było za mieszkanie? Ile kosztowało? To mieszkanie było zadłużone. Mieszkanie kosztowało, udało mi się dogadać je na 110 tysięcy. Spłaciliśmy tam pani długi, w ogóle pani musiała wrócić za granicę, więc też było ciężko, żeby tam się z nią skontaktować, aczkolwiek wszystko się udało. To było pierwsze mieszkanie w sumie, które kupiłem bez oglądania go fizycznie wcześniej. No i myślałem, że nic nie może mnie zaskoczyć, no bo co najgorsze może być, no to mieszkanie może być do kapitalnego remontu, z czym się już liczyłem. Tak, a pamiętasz, co ja mówiłem, że każde mieszkanie trzeba zobaczyć? No tak, to tutaj akurat go nie zobaczyłem, tak. Aczkolwiek miałem bardzo duże dyskonto pomiędzy ceną, jasne, za którą kupiłem. Jasne. No ale no i jakby wziąłeś pod uwagę ryzyka, które mogło być, jak nie zobaczy tego mieszkania, tak, no tak, i ono się zmaterializowało. Tak, i to troszeczkę bardziej niż myślałem. Co tam było? Bo gdy wszedłem do tego mieszkania, no to było do remontu, może nie kapitalnego, ale było coś jeszcze. Było po prostu, to mieszkanie przez 5 lat stało puste, było jakieś okno drewniane, które kiedyś gdzieś się otworzyło i nikt o tym nie wiedział i gołębie zrobiły sobie tam gołębnik, więc po prostu było wszystko, no wiadomo jak to w gołębniku. Okej. Ja pamiętam, kiedyś kupiłem kamienicę i też tak, w kamienicy zawsze jakieś wychodzą fuck-upy. Też mówiłem o tym właśnie na szkoleniu z typów portowych, na którym byłeś ostatnio. I właśnie zaskoczyło mnie to, że w poddaszu, do którego nie było dostępu człowieka, bo było jakby zamurowane drewnianymi stropami i to było poddasze, gdzie było nieużytkowe, nie było tam jak wejść. Było, przez 100 lat mieszkały gołębie i zrobiły około metra wysokości kości mniej więcej kup i musiałem to po prostu później wyczyścić, a co nie było łatwe i tanie. Business Rider. Jakie były twoje początki? Nie było ci ciężko jakby startować w tym biznesie, na którym się jeszcze nie znałeś tak dobrze? Albo wcale, tak? Byłeś... No wcale, można powiedzieć, że wcale. No na początku było ciężko. Było ciężko z tego względu, że była też presja taka gdzieś od otoczenia. To raz, dwa... Żebyś zarabiał kasę, tak? Tak, to znaczy może, żebym zarabiał kasę, że zrobiłem głupotę, że zwolniłem się z etatu, dobrego etatu, można byłoby powiedzieć. I nagle coś tam wymyśliłem, że będę inwestorem, śmiali się ze mnie. Też był taki incydent, jak opowiadałeś, że z ciebie się śmieli, jak chodziłeś z teczką, z neseserem, że tak. Biznesmen, no to u mnie było podobnie, bo też dostałem taki neseser na urodziny, też się ze mnie śmiali. Że chodzisz z neseserem. Tak, że chodzę z neseserem, że wielki biznesmen, teraz będzie inwestował i tak dalej. No i było ciężko z tego względu, że nie znałem w ogóle rynku, w ogóle. Czyli po szkoleniu od razu ruszyłem w rynek, robiłem to, co ty mówiłeś, żeby obejrzeć jak najwięcej mieszkań. Oglądałem te mieszkania, no ale to też zajmowało czas. I po miesiącu, dwóch, no czułem tą presję, że muszę w końcu znaleźć jakieś mieszkanie, coś kupić. Także no nie było łatwo. A jaki był taki moment przełomowy, który po prostu zmienił wiele? Taki moment przełomowy to może było tak chyba po tym pierwszym czy drugim flipie, gdzie poczułem już, że tak powiem, krew. Wiedziałem, że to jest to, że się da, że wszystko to, co mówiłeś, to tak jest, że to nie jest jakieś wymyślone. Poznałem tego kolegę, który też pociągnął mnie, że tak powiem, wyżej, bo był dużo, dużo dalej na swojej drodze niż ja. Także to myślę, że to był taki moment przełomowy. No i coś teraz zmieniło jakby u ciebie w twojej rodzinie, czy tam w twoim otoczeniu, jakby już teraz się nie śmieją z ciebie? Nie, teraz się nie śmieją. I co teraz mówią? Teraz chcą ze mną inwestować. Okay. Chcą ci dać kapitał, czy chcą, żebyś robił to, nauczył ich razem z nimi to robił? Nie nauczył, ale żeby robić to razem z nimi, tak? Też część osób z rodziny tam wpłaciło jako pożyczka pieniądze, także... Ale na początku nie chcieli, tak? Nie, na początku nie chcieli, także przyglądali się tam z boku, pierwszy, drugi flip, to tak troszeczkę bliżej, tam delikatnie podpytywali, ale później, gdy tych flipów się pojawiło więcej i było to widać, że się coś dzieje, no to już zaczęli się interesować bardziej. No właśnie, tak jest, ja miałem podobną historię i też mówiłeś mi, zanim weszliśmy do samochodu i zaczęliśmy jechać, to, że pomyślałeś sobie, że skoro
ja w tym wieku zaczynałem, to i ty możesz, prawda, tak. zacząć. To jest też bardzo fajne. Ja się potem napisałem tą książkę, żeby właśnie zainspirować inne osoby, też młode, do tego, żeby no, nie patrzyły się na to, że są młode i muszą czekać do 40 roku życia, żeby cokolwiek fajnego zacząć robić. Tylko też po prostu. Tak myślałem. Tak. No ja też tak myślałem, też miałem takie opory i jakby sobie to jakby przepracowałem, przewalczyłem. I wiem, że to jest bardzo ważne dla młodych ludzi, żeby właśnie powiedzieć im, że wcale hej, nie musisz czekać, skoro twój kolega 40-latek jeszcze nic nie ogarnął w życiu, to nie znaczy, że ty też nie możesz, tak? I tak jest często myślenie. Czy miałeś takie obawy w sobie, żeby rzucić pracę? No bo miałeś stabilną pracę, pewnie zarabiałeś dobrze. Ile zarabiałeś w Niemczech? Około 5-6 tysięcy już tak na euro? Czysto, tak. Nie, złotych. Ale w Niemczech? No już w przeliczeniu powiedziałem. Czyli zarabiałeś 1200 euro? No więcej? Tak. Okay, to, to był moment taki pandemiczny, że no też było ciężko gdzieś tam wyjechać i wszystko było pozamykane. Ja ten czas wykorzystałem właśnie na naukę, na książki, na rozwój, na twój kanał. Myślę, że wykorzystałem to na maksa. Okej, okay, a miałeś jakieś, nie wiem, tam u kogoś mieszkałeś, czy miałeś jakieś rodzinę, znajomych w Niemczech? No bo wyjechać za 1200 euro... Nie, to... nie, to już z mieszkania. Mieliśmy mieszkanie, w tym opłacone dojazdy i tak dalej. No bo powiem ci szczerze, że tak teraz... No, nie wiem, czy się opłaca wyjeżdżać za takie pieniądze do Niemiec. Tak? Teraz już wiem, że nie. Już nie chodzi o to, że masz perspektywę robienia flipów, zarabiania kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie, prawda? Ale nawet jako mały chłopak, młody chłopak, możesz, nie wiem, pójść do restauracji i ciężko pracować w Polsce, prawda? Bez wyjazdu. I myślałeś o tym kiedyś, żeby wrócić, jakby, czy już nie chciałbyś tam wracać? Tam? Nie. Tam na pewno nie. W ogóle na żaden etat. Na tą chwilę już nie myślę, żeby gdziekolwiek już pracować, tym bardziej teraz. Mhm. Wiem, że mówiłeś mi, że jak pojechałeś do Niemiec, po to, żeby odłożyć sobie na studia, prawda? Żeby zacząć studia. I teraz masz jeszcze plany, żeby na studia wrócić? No właśnie. I tutaj mam taki troszeczkę dylemat. Częściowo chciałbym pójść na studia, a z drugiej strony nie wiem, czy na pewno zaangażowanie moje da mi takie korzyści, jak czas i energia poświęcona na to. Czy nie lepiej właśnie zainwestować ten czas, żeby uczyć się od praktyków właśnie takich jak ty, uczyć się tego w praktyce, działać. To jest jeszcze kwestia przemyślenia, aczkolwiek nie zamykam się na studia. Tak właśnie zastanawiam, bo też gadaliśmy o tym wcześniej, zastanawiam się, co ci powiedzieć, co ci poradzić, czy warto iść na studia, czy nie. Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo ja byłem na studiach, skończyłem parę kierunków studiów i nie żałuję tego, bo robiłem to przy okazji robienia biznesu, bo też no, poszedłem na studia zanim jeszcze robiłem biznes, więc już tak drogę rozpocząłem, ten przewód się rozpoczął. I powiem ci, z jednej strony, jak twoim celem jest zarabianie pieniędzy i godne życie, no to niepotrzebne ci w ogóle są studia, tak? A wręcz przeciwnie, szkoda czasu na to. Ale z kolei być może będziesz chciał robić kiedyś coś innego w życiu. I te studia ci przydadzą. Na przykład wyobraź sobie, że kiedyś będziesz chciał być politykiem albo piastować jakieś stanowisko i to będziesz chciał robić na przykład nie ze względów finansowych, bo już zarobisz kupę kasy w biznesie czy we flipach, ale na przykład będziesz chciał coś robić na przykład charytatywnie albo ideowo społecznie. I na przykład będziesz naprawdę dobry w tym, co robisz, osiągniesz wielki sukces w biznesie, do tego studia są niepotrzebne, natomiast w pewnym sensie, żeby objąć jakieś stanowisko i robić coś dla idei, będziesz potrzebował być na jakimś poziomie naukowym, prawda? Czyli no tak. Być tego magistra chociażby, prawda? Albo licencjat. I ja na przykład dla mnie jedyne, co mi dały studia, to jest to, żebym mógł skończyć na przykład studia podyplomowe. Czyli mieć licencjat do studiów podyplomowych, żeby móc się na nie zapisać. I tam były studia podyplomowe z deweloperki, z obrotu nieruchomościami, z różnych rzeczy, jak kończyłem te studia, z zarządzania sprzedażą. I gdyby nie studia, przynajmniej licencjackie, to nie mógłbym jakby wejść i skończyć tych studiów podyplomowych, prawda? Czy one miały większą wartość niż praktyczne kursy? No nie, ale jakoś tam wartość w moim życiu miały, więc to nie jest łatwa decyzja i ja uważam, że powinien się teraz nad tym bardzo zastanowić, a nie odkładać tą decyzję później. I tak naprawdę pomyśl sobie tak jakby z szerokiej perspektywy, bo może będziesz miał jakieś 50 lat i właśnie tych studiów ci kiedyś zabraknie, tak? Albo będziesz miał kiedyś dużą firmę i będziesz się czuł źle z tym, że nie masz studiów, prawda? Tak. Chociaż czasy się zmieniają i raczej te studia... To odczuwam właśnie coś takiego, że no, wiesz, zarabianie pieniędzy i tak dalej to jest jedno, ale... To, że nie mam tych studiów, jakoś tak troszeczkę za mną gdzieś tam z tyłu jest, że może lepiej byłoby zrobić. No możesz czuć dyskomfort, że twoi pracownicy mają, a ty nie masz, prawda, na tej zasadzie, ale to jest kwestia do przepracowania naprawdę. Tak naprawdę ludzie się uczą po to, żeby pracować dla takich jak my, tak? I po to kończą studia, po to się uczą w szkołach, żeby pracować dla takich ludzi jak my, którzy się nie boją, którzy są odważni, którzy chcą robić coś więcej i tak naprawdę Robert Kiyosaki mówi, że często, że ci piątkowi pracują dla tych trójkowych. Ja bym
ten trójkowy, albo nawet i dwójkowy. Ja też. Ślizgałem się z klasy do klasy, ledwo zdawałem. Uczyłem się tego, co chciałem, a nie tego, co musiałem i jakoś tam wyszedłem na ludzi w miarę, tak? Okej, więc jakby to, jeżeli chodzi o ten temat. I, a jak w tym roku, w 2023 idzie Ci ten biznes? Ile zrobiłeś w tym roku flipów i ile zarobiłeś na nich? W tym roku, ten rok w ogóle był też taki przełomowy z tego względu, że zacząłem już działać tylko na swój kapitał, już nie z inwestorami, aczkolwiek wiadomo, że jeżeli będzie tych tematów tak dużo, no to nie zamykam się na współpracę z inwestorami. W tym roku mam 7-8 tematów sprzedanych i 2 w trakcie. Z tych 8 tematów już zrealizowałem zysk ponad 500 000 zł. Business Rider. Nagrywamy ten odcinek też przy okazji tego, że Mateusz przyjechał do mnie na warsztaty slipów hurtowych. To są takie warsztaty dla osób, które już skończyły moje kursy i chcą pójść dalej, chcą robić tego więcej, robić tego w większej skali. I powiedz, jakby co Cię zaskoczyło i czego się dowiedziałeś, jakby co było dla Ciebie ważne w tym. Bo ja patrzę na to z innej perspektywy, prawda, na te warsztaty, a Ty patrzysz jakby przez Twój pryzmat. Powiedz proszę, jakby jaki jest Twój punkt widzenia. Powiem, że zaskoczyły mnie też warsztaty z tego względu, że spodziewałem się, że dowiem się tylko tego, jak robić więcej pojedynczych transakcji, a Ty tak jakby pokazałeś inną definicję flipów hurtowych, że to nie tylko pojedyncze sztuki, że można robić to inaczej, lepiej, szybciej, w większej skali i po prostu to mi bardzo dużo otworzyło i zasiałeś we mnie takie ziarno, żeby może popatrzeć jeszcze inaczej, otworzyło mi horyzonty. I również pokazałeś, gdzie można się poślizgnąć właśnie przy takich większych tematach, tak? Więc to też jest fajne. No też mówiłem o tym, jak kupić budynki 4-mieszkaniowe, 6-mieszkaniowe, czy tam 10, ale też i podczas tych kursów pokazywałem Wam moje inwestycje, gdzie było 35 mieszkań i 60 mieszkań, tak? I która z tych inwestycji bardziej Ci się podobała, albo jest bardziej dla Ciebie atrakcyjna? Ta kamienica, gdzie było 35 mieszkań? Tak, myślę, że ta kamienica z tego względu, że tam budynek, tam było on obud dużo większy, może w sensie ta kamienica dla mnie dlatego, że nie jest jeszcze to aż tak duży temat i chciałbym zacząć od czegoś mniejszego, zrobić coś takiego, a później gdzieś przeskoczyć, no właśnie takie większe rzeczy, jak Ty robisz z tej szwalni na przykład. Mega było fajnie to zobaczyć, dotknąć po prostu i zobaczyć te wszystkie inwestycje razem w jednym miejscu. No bo wiadomo, to mega ułatwia gdzieś tam przy remoncie, niż jak masz w kilku blokach, w kilku lokalizacjach różne mieszkania. Jasne. A powiedz, jak przyjeżdżałeś na kurs, to nie miałeś takiego znajomego, którzy Ci mówili, co Ty robisz, to no, na pewno nie działa, taki młody chłopak jak Ty nie może być inwestorem i obracać setkami, tysięcy, milionami, czy nie wiem, ten kurs to Ci się nie zwróci, albo wydasz tylko pieniądze, czy miałeś takie jakby... O tych hurtowych? Po tych pierwszych już zarobiłeś kupę kasy, więc jakby Twoja wiara była całkowicie inna, prawda? Tak. To znaczy, ja wielu osobom nie mówiłem po pierwsze, ile kosztują, że jadę i tak dalej. Powiedziałem, że tylko jadę na jakiś tam kurs, szkolenie. Z tego względu, że ja, jeżeli podejmę decyzję, to osoby zewnątrz nie wpływają na mnie. Ich opinie staram się nie brać do siebie, więc stwierdziłem, że jadę, to jest moje życie, moja przyszłość, ja o tym decyduję. Najwyżej stracę. Zaufałem Tobie, tak troszeczkę na początku wydawało mi się, że tak naiwnie zaufałem we wszystko, co powiedziałeś, ale teraz widzę, że to wszystko się sprawdza. Nie próbowałem robić gdzieś naokoło, zmieniać czegoś i tak dalej. Teraz tam sobie coś tam powoli dokładam ze względu na rynek, bo oczywiście jest troszeczkę inny niż załóżmy Lublin czy Warszawa, ale wszystkie kroki robiłem tak, jak Ty mówiłeś. Niektórzy mówili, inwestorzy już, którzy działają, mówili, że nie, oni robią to inaczej, może zrób to tak, może zrób to tak. Ja naiwnie cały czas robiłem tak, jak Ty mówisz. No I jak patrzysz z perspektywy? No bo jak robisz to naiwnie na początku, to nie widzisz jakby, czy to, czy ja mam rację, idąc pod prąd, czy wszyscy, którzy idą z nurtem jakby intuicji i robią dobrze. I teraz jak Ty to oceniasz jakby? Znaczy ja teraz z tej perspektywy oceniam, że no to było bardzo dobre, bo uniknąłem tego sprawdzania, tego próbowania różnych innych rzeczy, bo Ty już to spróbowałeś i wiesz, co działa, co nie działa, więc ja nie musiałem tego robić. Ja po prostu robiłem tak, jak Ty mówiłeś, no i to działało. I widziałem te efekty po prostu, że jest tak, jak mówisz. Był taki moment, jak Ci na przykład nie wychodziło, albo jak ktoś Ci miał jakieś kłopoty, że zastanawiałeś się, po co ja w to wchodziłem, czy po co to robiłem? To znaczy przy pierwszym remoncie, bo przy pierwszym remoncie może wyszły wszystkie możliwe jakieś tam błędy, pomyłki, jakieś takie rzeczy.
No musiałem wyrzucić ekipę, ale zrobiłem to tak jak ty też mówisz, że od razu, gdy tylko widziałem, że coś złego się dzieje, także od razu na początku musiałem szukać innej ekipy. Stolarz, z którym się umówiłem na wymianę okien, obiecał mi, że zmieści się w terminie i tak mieliśmy ten termin naprawdę długi. Nie zmieścił się, unikał mnie, przestał odbierać telefony, a remont już był praktycznie końcówka, została tylko wymiana okien. No i doszło do takiego momentu, że czekałem po prostu pod jego biurem, można to tak nazwać, żeby go złapać, bo tak mnie unikał. To są w sumie takie może największe jakieś tam problemy, błędy, a później no już było tylko lepiej. Okej. Okay. A powiedz mi, a jakaś osoba z twojego otoczenia też się zainspirowała, taka w twoim wieku, żeby też to robić, czy...? Myślę, że moja dziewczyna też wróciła, otworzyła swoje biuro nieruchomości też w Gorzowie. O, super. Także myślę, że to. No i powoli widzę, że gdzieś tam z rodziny, kuzynka, znajomi próbują się coś tam dowiadywać, podpatrywać, pytają na jakie szkolenie najpierw iść i tak dalej. Mateusz, powiedz mi, jakie masz plany na najbliższy rok, dwa, trzy? Gdzie byś chciał być, co byś chciał robić? Przyszły rok już sobie zaplanowałem, ja ustawiłem sobie cel, myślę, że dość ambitnie, bo planuję zarobić w przyszłym roku 1 000 000 złotych. Wyznaczam sobie cele takie, żeby chciało mi się wstać z łóżka, żeby mnie motywowały i zaczynam inwestować też pasywnie. Dlatego jeżeli ktoś z Gorzowa Wielkopolskiego, fliperzy, sorcerzy czy ze Szczecina, Zielonej Góry będą mieli fajną okazję, ja będą poszukiwali kapitału i będą czy chcieli wejść 50-50, czy żebym połączył ich z inwestorami, bo mam zaplecze inwestorów, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu, jestem otwarty na takie propozycje. Super. Cieszę się bardzo, Mateusz, że udało nam się wspólnie porozmawiać i pokazać inną twoją historię, bo też mi jakby chciałbym, bo nie tylko mówić o tym, jak ja robię biznes, i to, że mi się to udaje, że ja jestem, bo czasami po prostu ludzie się nie mogą tego odnieść, bo patrzą na moje sukcesy i mówią, no dużo nas różni, dlatego staram się pokazywać takie osoby młode jak ty, które po prostu pokazują, że jakby jako żółtodziób zaczynały i to było dosyć niedawno i są w stanie robić ten biznes, także dzięki i wielkie, piąteczka. A słuchajcie, a jeżeli wy chcecie robić ten biznes, to chcecie przyjechać do mnie na warsztaty, to poniżej jest link do oferty na kurs moich warsztatów z flipów, gdzie nauczycie się wszystkiego, co jest wam potrzebne po to, żeby robić właśnie flipy. Cześć!